Witam serdecznie. Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że interesuje Cię temat nocnego łowienia sandaczy. Chciałem Ci opowiedzieć o tym, jak ja podchodzę do tematu, jak ja łowię te ryby, o moich sposobach, moich spostrzeżeniach. Jeśli nie miałeś wcześniej okazji spróbować tego nocnego spinningu, to być może da Ci to wyobrażenie, czego możesz się spodziewać i jak się do tego zabrać, żeby tego pierwszego sandacza sobie złowić. W moim wypadku łowienie w nocy to w 99% łowienie na wublery, dlatego o tym chciałem Wam opowiedzieć. W kilku częściach, bo tak naprawdę ciężko z czasem, żeby nagrać to tak, jakbym chciał. A też Wam pewnie łatwiej jest znaleźć chwilę, żeby posłuchać o jednym aspekcie, a w kolejnej wolnej chwili wrócić i posłuchać się o kolejnym elemencie całej tej układanki. Na początku chciałbym opowiedzieć o sprzęcie i dodatkowych jakichś akcesoriach, które się przydają przy takim nocnym łowieniu. Później o tym, gdzie poszukać tego nocnego sandacza, o przynętach i sposobie ich prowadzenia, a także o strategii, czyli jak się zabrać za rozpracowywanie miejscówek, jak to zrobić z głową, żeby jak najszybciej te efekty przyszły, ale patrząc długofalowo, każdy będzie miał tą swoją robotę do wykonania i łowienie sandaczy ma taką specyfikę, że jednak uczy tej cierpliwości i systematyczności. Jeśli nie macie kogoś, kto może Wam pomóc i naprowadzić na dobre miejsca, no to tak naprawdę całe odkrywanie jest przed Wami. Natomiast też Wam opowiem, w jaki sposób można coś tam się spróbować dowiedzieć i ułatwić sobie trochę ten kontakt z rybą. A więc na początek powiedzmy sobie troszkę o wędkach. Jaki powinien być ten kij sandaczowy do łowienia na woblery w nocy? Przyjęło się uważać, że takie nocne sandaczowanie to w większości opaski. No i jest w tym sporo prawdy, natomiast nie tylko te miejsca dają sandacze w nocy. I tam preferowana długość kija według literatury to 2,73 m. Natomiast musicie też popatrzeć pod kątem swoich łowisk. Jeśli łowicie w mieście, uprawiacie street fishing, macie wybetonowane murki, w każdym miejscu możecie podejść spokojnie do wody, to nie ma potrzeby stosowania tak długiego kija, ponieważ jesteście w stanie wszędzie poprowadzić tą przynętę przy nurcie, czy przy murku, przy takiej opasce, ale z zabetonowanym dojściem. Natomiast jeśli rzuci Was w bardziej dzikie tereny jakaś stara opaska, po której ciężko się poruszać, gdzie nie zawsze tam będziecie mogli podejść na sam kant, czy warunki po prostu z poziomem wody będą takie, a nie inne, czy na przykład jakaś dzika burta, gdzie ze względu bezpieczeństwa, czy zarośnięcia, ukształtowania terenu nie będziecie w stanie podejść pod sam brzeg, no to wtedy przydaje się to 50 cm kija więcej na przykład. Po to, żeby wystawić go właśnie i poprowadzić trochę dalej od opaski. Ograniczy to trochę liczbę zaczepów. Oczywiście możecie dostroić wublera, żeby odchodził od nurtu, ale ten nurt dosyć mocno kręci, są liczne zatoczki, będzie gdzieś tam wciągany, więc to też ta możliwość wysunięcia kija w wielu przypadkach ułatwia łowienie. Ja osobiście łowię kijem 2,70. Według mnie optymalna akcja do takiego łowienia to jest fast, nie extra fast, nawet moderate, jeśli ktoś woli i ma szybki refleks. Dlaczego nie extra fast, czyli taki super kij sandaczowy do łowienia na gumy? Dlatego, że sandacz w nocy tą przynętę bierze trochę inaczej. To nie jest tak, że to zawsze są jakieś atomowe brania, strzały i mocne walnięcia, jak to czytaliście pewnie w gazetach. Sandacz bierze na wiele różnych sposobów i rzeczywiście tak, zdarzają się takie brania, mocne uderzenia na wublera. Natomiast często to są też takie delikatne brania, jakbyś wjechał w zielsko, albo zatrzymanie, jakbyś miał zaczep. Często jest puknięcie przed właściwym atakiem. To też są rzeczy, które trzeba wyczuć na kiju, by móc właściwie zareagować.
Moim zdaniem troszkę lepiej jest dać sondaczowi chwilę, żeby przełożył sobie tą przynętę w pysku. Nie mówię tu o jakimś długim okresie czasu, ale bardzo szybkim kijem będziecie często wyciągać rybie przynętę z pyska. Takie jest moje odczucie i tak porównuję swoje doświadczenia z łowienia szybkim kijem i z łowienia kijem trochę bardziej swolegliwym. Ponieważ łowimy głównie woblerami, takie standardowe wielkości to pewnie będzie gdzieś w granicach 7-12 cm. Ja osobiście łowię 8-12. Wiem, że wiele osób ma super efekty na 15, na przykład Zanderiksy, czy nawet 19. Ja, ponieważ sporo też chodzę za sumem i łowię większymi woblerami, rzadko trafiały mi się sondacze, więc bardziej tutaj skupiam się na tym przedziale 8-12. Nie stosuję przynęt mniejszych, nie chcąc jakby prowokować przyłowów, które mogą mi kasować miejscówkę jakichś małych kleni czy jazi. Natomiast to o przynętach to opowiemy trochę później. Tutaj też pewnie spotkaliście się z tym, że latem to małe przynęty i początek sezonu, sieczka i tak dalej, ale też nie jest tak, moim zdaniem. Zresztą też pytanie, jakiej wielkości też sandacze występują. Natomiast nawet małe sandacze spokojnie atakują 12-centymetrowe woblery, czy nawet większe. Także nie ma się co tutaj bawić, a 8-9-centymetrowe przynęty są chętnie atakowane przez duże klenie. Takie ryby powyżej 45-50 cm. Jeśli chodzi o ten ciężar wyrzutu, to tak naprawdę myślę, że w granicach gdzieś 20 cm jest optymalnie. Większość tych przynęt będzie ważyć 10, maksymalnie kilkanaście gramów. Stawiają nieduży opór w wodzie. Ważne, żeby kij miał zapas mocy, czyli żeby był mięsisty, fajnie pracował. Dzięki temu szybciej umęczycie rybę i możecie sobie podziałać z mniejszą gramaturą wyrzutu, co da Wam lepsze czucie przynęty. Dzięki temu będziecie mogli też lepiej reagować na wszystkie niuanse jej pracy i będziecie mieli więcej brań. No i też pytanie, czy należy się sugerować możliwością sumowego przyłowu? Według mnie nie. Jeśli nastawiasz się na sumy, to łów sprzętem sumowym, kijami ponad 100-gramowymi, po to, żebyś zapinając przyzwoitą rybę tego gatunku, mógł ją szybko wyholować i w dobrym zdrowiu wypuścić. Natomiast czy będziesz łowił kijem do 50 gram, duży sum i tak cię pozamiata. Ja nie mówię tu o tym, bo i można na 30-gramowe czy 20 zamęczyć suma w 2 godziny, ale kończy się to tym, że później taka ryba pada, bo nie masz jakiej zreanimować, nie masz liny, żeby upalować takiego suma. Kto wypuszczał większego suma, to wie, że za chwilę zaczyna cię chapać po ręce, trzymasz go za pysk, więc też musisz go zaraz wypuścić, jeśli nie ułożysz go gdzieś na jakiejś plaży czy płytkiej wodzie, gdzie on może sobie dojść do siebie, to tak naprawdę no, nie masz możliwości go prawidłowego zreanimowania. Więc, a łowiąc z 50-gramowym kijem, nie jesteś w stanie czuć tych niuansów pracy przynęty i łowić tak skutecznie, jak możesz zrobić to łowiąc kijem trochę delikatniejszym. Plecionka czy żyłka? No właśnie, ja standardowo łowię plecionką. Zimą zakładam żyłkę 25, 27, kiedy zaczynają lodzić mocno się przelotki, to przechodzę na żyłkę. Natomiast przyznam szczerze, że chodzi mi po głowie. Natomiast nie zweryfikowałem jeszcze tego, czy żyłka nie byłaby mniej inwazyjna i czy stosowanie zestawu z żyłką nie przynosiłoby więcej brań, jeśli chodzi o takie łowienie woblerowe. Jeśli ktoś z Was łowi na żyłkę albo porównywał te rzeczy, wiadomo, że słabsze trochę czucie, no, mniejsza moc zestawu, natomiast żyłka zachowuje się ciszej w wodzie,
To są jakieś tam moje zastanawiania w tym momencie, niepotwierdzone jeszcze działaniem. Natomiast jeśli ktoś z Was łowi na żyłkę i świadomie i tak dalej, to napiszcie coś w komentarzu, jestem ciekawy Waszej opinii. Jeśli chodzi o plecionkę, to ja nawijam 14. Ona jest przegrubiona, więc pewnie ma około 18. Do tego przypom 25 do 30 z żyłki. Nie zakładam fluokarbonu. U mnie jest mało szczupaków. Trafiają się na początku jesieni, ale to są pojedyncze przypadki. Dlatego też nie stosuję ani fluorokarbonu, ani przyponów szczupakowych. I dlatego też stosuję żyłkę, bo jest mocniejsza od fluorokarbonu i łatwiej ją zawiązać. Takim moim, jakby moją podpowiedzią jest zawiązanie takiego węzła między plecionką a żyłką, żeby był on dość spory i było go czuć, jak wchodzi w przelotkę. Powiem wam dlaczego, bo łowicie w ciemności, nie zawsze widzicie, gdzie ta przynęta już jest, po to, żebyście nie wkręcili w woblera, a i też skupili się na tym ostatnim elemencie, bo tak jak mówiłem, często w ostatnim momencie masz branie pod samą szczytówką, ta ryba idzie za przynętą, gdy ona zaczyna wychodzić do powierzchni, to często następuje atak. Ja wiążę, robię pętelkę, przekładam trzy razy przez środek oba końce, zaciskam. Nie jest to estetyczne, ale dobrze trzyma i spełnia swoje zadanie. Całość kończę agrafką. Jeśli chodzi o agrafki do tego typu łowienia, to mocna agrafka zwinięta z jednego kawałka drutu, natomiast nie łowimy aż tak małymi przynętami. Nie musicie się bać, że agrafka zaburzy Wam pracę przynęty w jakimś znacznym stopniu. Dlatego też proponuję, żebyście w nocy używali większych agrawek. Będzie Wam łatwiej zmieniać przynętę bez konieczności świecenia, co jest na pewno dużym plusem. W moim odczuciu jest to jeden z większych błędów, nadużywanie światła nad wodą w przypadku nocnego łowienia. Często kasuje Wam to miejsce albo utrudnia złowienie większej ryby. Ja osobiście staram się w ogóle nie świecić, jeśli już muszę, to odwracam się w kierunku brzegu albo przysłaniam światło. Natomiast jak spędzicie trochę nocy nad wodą, to nawet wiązanie zestawu da się zrobić bez świecenia latarką. Podbierak. Wiadomo, że jest to jakieś pewne utrudnienie w poruszaniu się. Natomiast opowiem Wam później o technikach i jakby strategii łowienia. W łowieniu sandaczowym nie będziecie pokonywać aż tak dużych dystansów w tym nocnym łowieniu. Według mnie warto mieć, jeśli nie czujesz się zbyt pewnie w podbieraniu ryb ręką, zresztą będziesz to robił w nocy, boisz się, że wbijesz sobie gdzieś kotwiczkę, czy że nie dasz rady podebrać większej ryby, proponuję podbierak z dość dużym koszem i gumową siatką koniecznie, bo sandacze w nocy podchodzą na chwilę. Czasem jest to 15 minut, czasem godzina. Jeśli będziesz miał wyplątywać woblera przez pół godziny, świecić jeszcze przy okazji, albo będziesz musiał go zmienić na innego, no to są dwie rzeczy. No, pierwsza, te sandacze mogą się odpłynąć już z łowiska. Druga sprawa to jest to, że jeśli zostawisz go w podbieraku, no to tak naprawdę pozbawisz się przynęty, która już zasmakowała tam sandaczom w tym miejscu i tego dnia. Czyli coś im pasowało dzisiaj w tej twojej przynęcie, w tym twoim woblerze. Dlatego gumowe siatki są wygodniejsze. Są też łatwiejsze do zreanimowania ryby po holu. Możecie zostawić, przytrzymać ją w wodzie. Jeśli chcecie zrobić zdjęcie, to sobie przygotować coś tam i później zrobić zdjęcie szybko, natomiast no, ryba może się natlenić, będąc w podbieraku. Na pewno trzeba zwrócić uwagę przy podbieraniu dużych ryb, bo one nie wejdą Wam całe do podbieraka, musicie dobrze ją naprowadzić. Wobler ma dwie kotwice, więc trzeba zwrócić uwagę, żeby no, nie zaczepić tą kotwicą ryby.
Mniejsze sztuki spokojnie możecie wyjąć na balona czy pod brzuch, za grzbiet, od strony głowy łapiąc, składając płetwę grzbietową. Większe sztuki można podebrać pod skrzela, czy przytrzymać sobie wcześniej ogon i złapać pod skrzela. Szczypce do wyczepiania. Często już ta ryba jest dosyć mocno wczepiona. Szczypce najprostsze, jakieś czy kombinerki, czy jakiś pean, ułatwi Wam zadanie. Miejcie to pod ręką w nocy, żeby tego nie szukać. Tak jak mówiłem, od Waszej sprawności zależy, ile brań będziecie w stanie mieć i wykorzystać, bo w tych miejscach i w tym nocnym łowieniu okresowość i czasowe żerowanie tych ryb jest po prostu regułą. Więc waszym zadaniem jest zmaksymalizowanie swoich szans, czyli oddanie jak najwięcej rzutów prawidłowo wykonanych i dobrze poprowadzenie przynęty wtedy, kiedy te ryby macie w łowisku, albo inaczej, kiedy one są aktywne tam przychodząc. Latarka czołowa. Tak, wielu nie wyobraża sobie łowienia bez tego i to jest pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Natomiast nie róbcie błędu, nie kupujcie nie wiadomo jak mocnej tej latarki. Okej, okay, no, na dojście do samochodu to jest w porządku, ale nad wodą już im mniej świecicie, im mniej robić hałasujecie, tym większą macie szansę na rybę. One są płochliwe, są przy samym brzegu. Możecie cały wasz ten trud i czas ukradziony gdzieś, czy kosztem wyspania się, czy ukradzionej rodzinie, to jest po prostu, może być zaprzepaszczone właśnie tym, że podjedziecie sobie autem, trzaśniecie mu głośno drzwiami przy samej wodzie, czy zaświecicie na połowę opaski, zepsujecie łowienie sobie i innym. Dlatego część osób chwali sobie czerwone światło. Ja uważam, że każde światło na pewno to ryby płoszy, więc staram się nie świecić. W przypadku street fishingu w większości nie ma żadnej potrzeby, poza może przewiązaniem przynęty, żeby czymś przyświecić. Bo skoro normalnie poruszacie się w nocy po mieście bez żadnych latarek czołowych, to tak samo radzicie sobie podczas wędkowania. Natomiast poza miastem też w większości to nie jest czarna noc, tylko jest gdzieś tam księżyc, coś się odbija, także też spokojnie da się działać. Są elementy, gdzie trzeba sobie przyświecić, natomiast starajcie się jak najmniej i nie po wodzie. No i co? To jeśli chodzi o takie aspekty techniczne, początek. Następnym razem opowiem Wam o wblerach sondażowych i sposobach ich prowadzenia. Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się. Jeśli się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, dajcie znać znajomym. Pozdrawiam.